Profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam serdecznie, panie premierze. Witam pana, witam państwa. Wizyta w Łodzi związana szczególnie z budową tunelu średnicowego. Ja zapytam proste pytanie, czy ta inwestycja nie jest zagrożona, panie premierze? Nie, no między innymi moja wizyta, czy moje częste wizyty w Łodzi, także związane z tym projektem, są tego dowodem. Projekt jest realizowany i to od kilku lat, bo przecież najpierw były kwestie założeń projektowych, projektu, prawda, samego i realizacji. Najlepszym dowodem, że jest realizowany, to jest zakup tarcz, które będą już za chwilę drążyć tunel. To jest w Polsce pierwszy raz taka technologia zastosowana. To są dwie olbrzymie tarcze zbudowane specjalnie dla tego projektu przez firmę niemiecką, jedyną w zasadzie na świecie oprócz chińskiej. No, a tam w Chinach w tej chwili trudno jest cokolwiek robić i współpracować, więc dobrze, żeśmy wybrali partnera niemieckiego, który produkuje tego rodzaju tarcze. One są zakupione na własność firmy naszej wykonawczej polskiej, która realizuje... Zostaną, tak? Tak, one zostaną w Polsce, bo już następny na przykład projekt, właśnie rozmawiałem z prezesem Polskich Linii Kolejowych na ten temat, następny projekt na południe Polski, właśnie drążenie tunelu będzie realizowany najprawdopodobniej właśnie z wykorzystaniem tych łódzkich tarcz. One tutaj u nas będą pracowały mniej więcej do początku 2022 roku. W czerwiec, lipiec wchodzą pod ziemię, ponieważ mała tarcza już jest w Łodzi, można ją obejrzeć. Lipiec, tak, tak, w tym roku. W tym roku mała tarcza już jest. Do końca marca przyjedzie wielka tarcza. Ona też będzie rozebrana w Niemczech, bo tam jest sprawdzana. Zresztą dziennikarze nasi, mam nadzieję, że państwo też będziecie jechali za tydzień do firmy niemieckiej, żeby obejrzeć te próby funkcjonowania tej tarczy. Po oczywiście korzystnym efekcie tych prób będzie zdemontowana na czas transportu, przywieziona do Łodzi, tak jak było z tą tarczą, która już w tej chwili tutaj jest. Tu zmontowana na nowo i czerwiec, lipiec obie tarcze zaczynają działać. Są dwie takie komory technologiczne, gdzie one będą zagłębione w różnych miejscach Łodzi, bo jedna będzie... Tak, tak zwane komory startowe. Tak, tak jest, te komory startowe. Jedna będzie szła w jedną stronę, druga w drugą, ponieważ te tunele... dobrze było, żeby łodzianie po prostu wiedzieli, co nas czeka w sensie pozytywnym, że ta wielka tarcza będzie drążyła tunel dwutorowy na dwa tory, a mała będzie cztery tunele jednotorowe przygotowywała. No bo tak jest to zaprojektowane. Tak jest. Do tej pory i dzięki temu będzie można połączyć pociągi dalekobieżne, pociągi regionalne z pociągami miejskimi, aglomeracyjnymi, które będą co 10 minut będą mogły tymi tunelami się poruszać i rozwiązywać problemy transportowe i ogólnopolskie, i łódzkie. To jak pan wspomniał o tych łódzkich problemach, wiem też, że jest już decyzja, że na pewno będzie ten trzeci dodatkowy przystanek. Udało nam się wywalczyć trzeci dodatkowy przystanek. Ja tu muszę podziękować wszystkim, którzy o tym myśleli, pracowali nad tym i dzięki którym można było to zrealizować. Jest podjęta decyzja, zostały analizy przeprowadzone, inwestor zaakceptował to i w związku z tym w tym kontrakcie to miejsce, gdzie jest komora startowa małej tarczy, będzie przystosowane do zbudowania w drugiej turze stacji. Czyli tam będzie ta trzecia stacja. Czyli i w tej chwili już się tunelu, ją tak? przygotuje się to miejsce. Bo pierwotnie miała to być tylko komora startowa bez tego przystosowania na przyszłość do trzeciej stacji. Dzięki temu, że to będzie w ramach tego kontraktu... Czyli ta komora startowa będzie przygotowana tak, do tego, miejscu, żeby tam powstała w tym trzecia będzie stacja. Trzecia stacja, tak. No ale żeby ona mogła powstać, to trzeba było już w tej chwili podjąć decyzję, żeby pewne prace wykonać teraz. Bo gdyby ich nie wykonano, no to byłoby po prostu zmarnowanie możliwości i najprawdopodobniej już drugi raz by nikt nie wchodził do tego, żeby na nowo zmieniać kwestie. No to jest kwestia tam poszerzenia, odpowiedniego przygotowania
tej budowy tak, żeby można było to zrealizować. To będzie zrealizowane wraz z realizacją linii kolejowych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo wtedy będzie można bezkolizyjnie trzecią stację włączyć do systemu. Panie premierze, politycy i samorządowcy walczą o pieniądze dodatkowe na remont łódzkich zabytkowych kamienic. Pan też się włączył w tę dyskusję i zaproponował skorzystanie z istniejącego już funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Dlaczego politycy nie wykorzystali tej pana podpowiedzi i składają własne projekty ustaw? To trzeba się spytać polityków. I czy one są w ogóle realne do tego, żeby je zrealizować? Ja jeszcze raz powtarzam. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków powstał właśnie z myślą o Łodzi. Ja kilka lat temu, już będąc ministrem kultury i posłem łódzkim, właśnie chciałem powołać taki specjalny fundusz rewitalizacyjny dla Łodzi, Przemyśla i chyba o Wałbrzychu i Bytomiu myśleliśmy wtedy, o czterech miastach. No, bardzo zniszczona substancja mieszkaniowa w tych miastach, więc warto było pomóc. I analizy prawne i polityczne wskazały, że polskie prawo i ustawodawstwo także europejskie uniemożliwia nam powołanie takich funduszy specjalnych. Tak jak w 1985 roku, czy jeszcze za PRL-u, powołano fundusz dla Krakowa. Kraków na tym oczywiście skorzystał, ale wtedy można było to zrobić. Natomiast to było w rygorach innej konstytucji, innego otoczenia prawnego. Czyli te projekty ustaw są bezzasadne i niezgodne, moim niezgodne zdaniem z konstytucją. Są, tak? Bezzasadne, niezgodne niestety z konstytucją i z kilkoma innymi aktami prawnymi późniejszymi, między innymi z ustawą o finansach publicznych. No nie można wyróżniać, dla nas to by było dosyć dobrze dla Łodzi, prawda, ale nie można takim aktem prawnym dotyczącym funduszu, tak, specjalnego funduszu dla jednego miasta, no bo jak wtedy poczują się inne miasta z podobnymi problemami, prawda? Dla każdego takiej specustawy finansowej nie można robić, bo jest to niezgodne i z Konstytucją Polską i z wieloma innymi konkretnymi aktami prawnymi. Natomiast można do tego właśnie wykorzystać to narzędzie, które jest pokłosiem tych naszych analiz i właśnie próby pomożenia czy rozwiązania problemu rewitalizacyjnego w Łodzi. Czyli ten Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, który jest funduszem funkcjonującym, który jest w dyspozycji ministra, tak jak wszystkie fundusze są przypisane zgodnie z ustawą o finansach publicznych resortom, tak jak jest resort, jak jest fundusz ochrony, taki najbardziej znany chyba w Polsce, Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. On jest przypisany konkretnemu resortowi, jest prezes tego funduszu, prawda, i tak dalej. I są odpowiednie możliwości zasilania funduszu. Na ogół to są kary i opłaty. Ale w Narodowym Funduszu Ochrony Zabytków mamy tylko kary z zabytków, no bo to było najprostsze. No, sądy czasami wydają takie decyzje, że właściciele zabytków, którzy nie dbają o nie, muszą płacić kary. One wpadają do tego funduszu. Tyle tylko, że tych kar w ciągu skali roku jest niewiele. W związku z tym ten fundusz w tej chwili to jest mniej więcej 1,5 miliona gdzieś. Więc no sporo, za mało, żeby można było z tego faktycznie projekty rewitalizacyjne na dużą skalę realizować. Ale gdyby podjąć polityczną decyzję o tym, że ten fundusz mógłby być zasilony w inny sposób, czy to z opłaty turystycznej, czy to z opłaty od wielkoformatowych reklam na przykład, które gdzieś tam wiszą na jakichś zabytkach, czy na jakichś domach, miastach. No, jest dużo pomysłów, natomiast ja politycznie nie odważę się złożyć takiego projektu. To zostanę zakrzyczany, że podnoszę podatki i tak dalej. Gdyby natomiast polska opozycja chciała w ramach konsensu razem z władzami kraju, czyli z tymi, którzy rządzą, no, złożyć wspólny projekt, prawda? Albo dla dobra publicznego stwierdzić, że no, jest potrzebna jakaś opłata na Fundusz Ochrony Zabytków, żebyśmy mogli wszyscy z tego skorzystać. A w pierwszej kolejności ci najbardziej potrzebujący, no, tak, no, ci, których substancja mieszkaniowa, substancja
ta materialna w mieście jest gotowe, szalenie zniszczona. Jest gotowe rozwiązanie. Jest narzędzie, tylko trzeba podjąć decyzję polityczną ponad podziałami, bo ja awantury polityczne nie rozpętam pod tytułem podnoszenie podatków, dlatego żeby owszem rozwiązać bardzo ważny problem, ale no, wiemy jak to politycznie by wyglądało, więc apeluję, spokojnie mówię, polska opozycja, jeżeli chcecie rozwiązać problemy rewitalizacyjne czekam polskich miast. Z waszej strony. Tak jest, to zaproponujcie, jak zasilić istniejące narzędzie finansowe, które można by do tego wykorzystać. I to jest jakby to rozwiązanie, które zachęta leży na propozycja. Stole. Było rozwiązanie inne, na które pewnie wszyscy żeśmy liczyli, przypominam, to znaczy rewitalizacja związana z Expo Łódzkim. Tym Expo, które było przygotowywane wspólnie przez miasto Łódź i przez polski rząd. Ja byłem między innymi zaangażowany w to, ale nie tylko, bo minister Kwieciński, te dwa nasze resorty bardzo silnie wspierały projekt Łodzi Expo International. Zainwestowaliśmy kilkanaście milionów złotych w promocję tego projektu. No jak Państwo wiecie, efekt był negatywny. Przegraliśmy niewiele. Nie zostaliśmy poparci przez Unię Europejską. I mimo, że wiem, że zwracano się do pana Donalda Tuska o pomoc w tej kwestii, nic nie zrobił. Jeszcze raz to powtarzam, bo to jest rzecz niebywała, że ten projekt, który byłby tak dobry dla Łodzi i dla Polski i który między innymi umożliwiłby także na wielkie projekty rewitalizacyjne, bo my jako rząd polski deklarowaliśmy zaangażowanie się w projekt Expo International, bo to się i zwracało w sensie promocji Polski i Łodzi, to się zwracało także w dużej mierze, mówię o projekcie finansowym, w dużej mierze także w sensie pieniężnym, to się spinało jakby i ta rewitalizacja Łodzi mogłaby być dokonana poprzez taki skok do przodu, poprzez realizację tego wielkiego projektu wystawy światowej, pierwszej tego typu wystawy światowej w tym regionie Europy. No niestety ktoś swoje małe gierki polityczne uprawiał, nie chciał wesprzeć i państwa Europy Zachodnie, duże, bogate państwa Europy Zachodnie poparły Buenos Aires, a nie Łódź. No, to jest rzecz niezrozumiała i powiedziałbym niebywała. Więc jeżeli mówimy o rewitalizacji łódzkiej, to pamiętajmy także, kto jest odpowiedzialny za to, że mamy teraz szansa kłopot. Rewitalizacji Łodzi została przegrana wtedy. Teraz jest druga szansa. Zwracam się do opozycji o racjonalne podejście do tej kwestii, a nie próby gierek politycznych. No przecież wiadomo, że tego rodzaju specustawa nie ma żadnych szans na realizację. Także dlatego, że jest sprzeczna z polską konstytucją. Panie premierze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.